Hej, z tej strony Inu. Jejsu. O Jezus, boję się co... Ja właśnie też tam wysłała. Czekaj, wiesz co, ja sobie wyciszę. No. I będzie mogła nagrywać. I dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o serafie, a nie serwampie. I o... Tylko, że trzeba zaznaczyć, że to jest całkowicie spoilerowo. Mhm. Jeśli nie czytaliście, ani albo macie w planach i spoilery wam przeszkadzają, to nie oglądajcie tego. Bo to ja, jeśli chodzi o tą serię, to będę wylewać swój żal i to, co mnie boli i takie tutaj tam. To będzie... A tam to będzie omówienie wszystkiego. Tak, tutaj będzie omówienie każdej strony. Tutaj mamy, proszę bardzo... No dobra, za chwilę, dobra? Dobra. Bo tutaj chciałabym tylko powiedzieć, że... To, co stało się z Miką. No. Znaczy, ja powinna być na to przygotowana, tak? Bo sobie zaspoilerowałam to wcześniej. Ja właśnie, czekaj, no dobrze, no. I powinnam wiedzieć, że to i tak do tego dojdzie. I wiadomo też było to, że Mika na pewno nie umrze tak, że koniec, amen, i go zakopią. To nie. To wiedziałam, że tak nie będzie. I że... Bo ty mówiłaś, że po prostu zmieni się w demona. No, dlatego mi nie było jakoś bardzo szkoda. No. Tylko właśnie jeszcze wejdziesz pod piórko. Na nie? No, bo za mocno odkręciłam ten. Wejdziesz już zaraz przejdę. Pod biurk? Dobra. Mówiłam w kadrze. Tak. O czym ja to? Robnicę. Dobrze, to teraz ja się w takim razie wypowiem. Ale czekaj. Aha, że Mika się stanie demonem. Oczywiście się poryczałam, jak mówiłam, że na pewno się poryczę. Ale nie poryczałam się dlatego, że Mika wampir umarł. Mika wampir 001. Jest offline. Tylko mi chyba najbardziej chodziło o ten... O ten motyw tutaj, gdzie... Mika jest taki malutki i spotyka Ju. Znaczy to Ju spotyka Mika. Znaczy no, ale to ogólnie się spotykają. I mamy takie, że Ju zapewnia Mikę, że cokolwiek się stanie, oni zawsze się znajdą. I to było takie rozczulające. I wyznanie Miki, że on go kocha. To już było takie... Po prostu czuję, że po prostu wszyscy chyba czekaliśmy na to, nie? Tylko boję się, że Ju jest nieprzewidywalny, więc on może odebrać to tak, że no wiesz, nie w kwestii takiej romantycznej, nie? Ja też cię kocham, braciuszku. Tak, i to tylko ja też muszę się wyłączyć. I to najgorsze, jeśli jeśli tak się stanie, nie? A ty co chciałaś powiedzieć? Ja chciałam powiedzieć tak, że w poprzednim tomie, pod koniec, Inu tak bardzo, Mika umiera, ja mu powiedziałam, on nie umiera, on jest umierający. Tak. W ogóle ten felik tutaj już... Ja się zastanawiam, jak Mika będzie wyglądać. On tutaj jest tak. Na samym końcu. On ma kapturek. No i tyłem stoi, więc... O, i to jak było tu. No. Więc no. Chcę już wiedzieć, jak będzie Mika wyglądać. No i co, no najbardziej chodziło właśnie o te emocje związane z tym. Ej, no. Ale czekaj, bo to jest ten pierwszy. No. Czyli Mika jest synem jego. Tak? Właśnie. No bo tu pisze, że. Widziałeś ciało mojego ukochanego dziecka. Ale nie wiem, czy do dziecka, że dziecka takiego wiesz. Aha, czy go stworzył, o. Aha. Skoro o dzieciach jest mowa. Co? Jeszcze dzieci nie, jeszcze dopiero wyznali sobie miłość. Dzieci później. Powiedzieliśmy do tego brzeg? Nie, bo ja się jeszcze nie wypowiedziałam, a co od razu już do Ryszarda. Bo było o dzieciach. Dobra, tam.
Ja zaczynam, nie przeżyłam bardzo, że Mika umiera, no bo wiedziałam, znaczy, że on nie umrze, Mika jako Mika nie umrze. Wiem, ale bo... ja też to nie przeżywałam śmierci Miki właśnie, jako mówię, że jako wampira, no bo było wiadomo, że raczej nie autorzy się nie zdecydują na to, żeby, wiesz, absolutnie go zabić tak do końca, nie? Tylko połowa nieoglądalności. Czytelników by stwierdziła, dobra, już nie chcę. Tak, ja sobie czytam dla Miki i relacji, które i się pewnie tworzy. Dużo osób tak tym. Bo, Boże, ja mam nadzieję, że to wyznanie będzie przez Ju odebrane tak w kwestii romantycznej, że nie stwierdzi, że ja też cię właśnie, bracie, kocham i w ogóle i jest super. I stwierdzi, ja to wiesz co, zejdę się z Shiną. Jezus! O, ty wyrzuciła tą mangę przez ja też, ja bym, ja już dalej bym nie czytała, nie? Ale ten. Ja bym założyła markerem, wiesz co, ja będę z Miką do Miki. I mnie rozbiło to wyznanie ten, między nimi, nie? Ono co prawda się... nie ma takiego podłoża, znaczy to jest jakaś, nie wiem, wyobraźnia? Co to było takie, że wiesz... Czekaj, bo to było... Kto się tu przyszedł? To Mika tutaj, no tak właśnie, jakby się obudził, nie? Tak. I mówię, że to Mika spotkał Ju, nie? Mhm. I to było takie, że... W końcu jakby Mika doczekała się tego, że Ju mówi, że... Cokolwiek się stanie, to on i tak będzie z nim, nie? Zawsze będzie ten. Będą razem. I to było takie rozczulające. No nie martw się, jestem z tobą i zawsze będę, nie martw się. Ju, tak, jestem zmęczony, nie smuć się, będziemy razem. Przez 1000 lat, 10 tysięcy, a nawet samą wieczność. No. Tutaj to możliwe. Jeśli tego pragniesz i jeśli staniesz się demonem pożerającym ludzkie dusze, to nie zostaniesz w tym szczęśliwym świecie razem. Co? To zostaniesz w tym szczęśliwym świecie razem ze mną. Oboje tego pragniemy. Więc ja nie mogę się doczekać następnego tomu. No, ale jeszcze chciałam się wypowiedzieć. No, kocham cię i bum. I bum! I to też było takie. Ale chciałam się wypowiedzieć o Feridzie i Króleju. To jest ship. Ale w sumie Frid sobie go stworzył. Znaczy no... No... No bo tak... Ale to też jest dobra para. No, uwielbiam ich. Czekaj, gdzieś taki jeden moment... kurde, czekaj. I uwielbiam jak Batory ma po prostu te włosy rozwiane, nie? Chodzi ci o tą głowę, co mu odcięli? Nie, czekaj. A co? Czekaj. No bo oni tam, Ferid właśnie ten, ach to był rarytarz, aż chciałbym, żebyś znów był człowiekiem. To niemożliwe, a może nadal dobrze smakuje, sprawdzimy? Nie próbuj, prędzej ja napiję się twojej. A to ciekawe, masz na mnie ochotę? Oni sobie tak... Ich rozmowy między sobą są ciekawe, po prostu. No ale w ogóle... On jest białowłosy, długowłosy, więc to automatycznie staje hot. No i ten... Ta strona, ilustracja. O Boże. No więc ja się popłakałam przez to, że Mika miał... wyznanie od Ju. Sum mówi, że raczej ja mam to nie chwyciło. Nie, znaczy ja ale... było mega urocze i miałam takie... No ja też. Ale i nie było aż tak bardzo. I najlepsze jest to, że to była... Nie wiem, teraz... Aha, najpierw czytałam to. Ja zawsze mówię, że raczej nie płaczę na książkach, ani na... Na niczym. No, ale są widocznie są takie tematy, wiesz, gdzie jednak potrafi we mnie to uderzyć. Pierwszą anime, na którym płakałam, to było Naruto, gdzie Jiraiya umiera. Potem, jeśli chodzi o książkę, no to Małe Życie wycisło ze mnie tyle, może łez, że
czułam się tak sponiewierana emocjonalnie, ale stwierdziłam, że to jest moja książka, no nie? Że czuję, że jakbym czytała ją jeszcze raz, to tyle samo bym łez wylała. I teraz okazuje się, że pierwszą mangą, którą przeczytałam i na której płakałam, jest to. A potem tego samego dnia czytałam to. I to też na tym się poryczałam. I jak tutaj jeszcze mogę zrozumieć moje... To miało być to tak, to moje uczucie tutaj. Tak, nigdy nie powiedziałabym, że płakałam na Ryśku. Jeszcze na takim tobie, który wszyscy leją, no nie? Ale nie wiem, czy płynnie przechodzimy do tego? Chcesz jeszcze coś dodać do... Chyba nie, jeszcze bo... mogę sobie przejrzeć. W końcu pojawiała się król waifu. Tylko lubię ich też relacje, król z Asherą. Asherą? Ashera? Ashura Maru? No. Braciszkiem. Król bardzo lubię. I wracając do tego, co przerwałam, nigdy nie powiedziałabym, że na Ryśku będę płakać, nie? Bo to jest taki... podchodzę do tego, że do Ryśka podchodzę tak, że na początku to się trochę czytałyśmy dla beki. No nie, na początku było, że ło, kurde, ale fajna seria, nie? A to dla beki, tak. Tak, później... Nie, ja miałam tak, że najpierw było... Etapy. Pięć pierwszych tomów, że kurde, ale to było fajne, nie? Mhm. Później było Jezus Marek, jest okropny. Później właśnie tak dla Beki, a teraz Ryszard My Love, nie? Ja tam coś się ogląda jak Hotel Paradise. Ja mam wrażenie, że ja mam takie... Wiem, że to jest tak dokładnie trochę jak z Fairy Tail. Przepraszam Fairy Tail, że porównałam cię do Ryśka, ale chodzi mi o to, a że... A być jakieś... Bo... Nie rozumiem tego tych przeprosin, no, ale wiesz o co mi chodzi, że na początku miałam takie, że czytam dla zabawy w sumie, nie? A teraz mam takie, że kurde, to mi się zaczyna coraz bardziej podobać, nie? Choć mam wrażenie, że to już do końca jakoś leci. No, możliwe. I tak jak mówię, jak widzę w Fairy Tail te takie, wiesz, że nie jest doskonałą serią, no nie? Ale też za to się ją kocha, ta, nie? I to też nie ma... Nie nazwiesz tego doskonałą serią, no. Że idealną, bez żadnego, wiesz, błędu i w ogóle. Jest idealna, nie? No tak. Ale wiesz, o co mi chodzi, no nie? Tak zaczynam po prostu czuć, że ta seria jest po prostu moim takim... mogłabym ją nazywać ulubioną po prostu, no nie? Że jest ważna dla mnie. A płakałam dlatego, że wątek Rysia z synem bardzo mnie jakoś tak rozkleił, może też przez to, że najpierw no, wyznanie już. Po tym byłaś, nie? Tak. I dołożył mi Rysiek z Edwardem. Bo chodzi mi o... Tak, chodzi mi o motyw, gdzie... Bo tutaj, nie wiem, czy... No właśnie to fajnie by było jakby to po kolei. Tak, nie? Albo właśnie to za chwilę wrócimy do syna. Chciałam złapać jakby. Co się to jest? Dobra, to zaczynamy tak. Od początku. Tutaj przedstawię. I czujesz, że ogólnie może być dość długo trwać, więc przepraszamy. Czekaj. To w sumie. A tu jest, to jest. To jest co jest. Tak. Ogólnie... Dzieci, otwieramy stronę na... na pierwszym kadrze. Nie, na nie, dalszym kadrze. Na dalsze, to jest strona... Gdzie Buckingham siedzi z Ryszardem. Znaczy Ryszard siedzi, a on polewa. Na... Polej suplicę Buckingham. Nie wiem, czy ten... Ale czekaj... I Rysiu ma rozkminę, że kochał kogoś innego. Tak. Który no... Tak, to jest oczywiście Ryszard poeta, nie? No. Przypominam sobie mężczyznę, który zabił, powinno być me serce. A ja zabiłem jego. To są takie mocne słowa, tak. Oczywiście. No ale chodzi o to, że on mówi o tym, o Henryku. No.
No, no, tak cierpię, że o kurde, Henryk, bo... Henryk z oknem na drzewie. Tak, a Henryk ich podgląda. Oni się tam smokają. Henryk to płacze. Boże, jak zobaczyłam, to było takie... Że jak cute. Ja, no, jak ja no, średnio lubię ten ship, nie? No. Tak... Gdzie ty? To tu? No. Tak, to tam nie tak. Miałam takie... Biedny Henryk się popłakał. Tak. Tutaj ryczy, ryczy. Buckingham wychodzi, bo jakieś te. I on płacze, płacze. I on mówi, naucz mnie kochać. Tak, Henryk. Tak, i go liże. Petelki za drodze mi się kocha. Po prostu, jak wcześniej ten, miałam tak w głowie poukładane, co chcę powiedzieć. Tak jak przeglądam tą mangę, to mam takie... Znowu. Dobra, przychodzi Henryk, król Henryk przychodzi do Buckinghama, gdzie mówi, że musisz mnie nauczyć kochać, tak? Tak, no a Buckingham mówi, no dobra, nauczyć, ale... Ale spadaj teraz. Ale teraz nie mogę, więc później się jak no i zaczyna nie? się wątek syna tak. Ryszarda, gdzie zaczynają się plotki o tym, że... że Edward, syn właśnie tego Ryszarda, no nie jest syn, jego. Tak, no. I oczywiście to jest prawda, bo no, Edward jest synem Edwarda. Znaczy, czekaj, żeby to ładnie i wszyscy zrozumieli. I Anny. Tak, był kiedyś sobie rudy Edward. Który kochał Ryszarda. Który kochał Ryszarda i no i ten rudy Edward myślał, że Ryszard jest kobietą. Tak. No ale Anka się z nim ten związała, no i mieli dziecko, ale rudy Edward zginął, więc Anna teraz się poślubiła z Ryszardem, więc w sumie... Edward jest synem Anny i Edwarda tamtego, no. z pierwszego małżeństwa Anny. Tak. No i Ryszard stwierdził, że on... chce po prostu zaopiekować się Anną i Edwardem. I tak naprawdę o tym chyba wiedział tylko on i Anna. No bo skoro Buckingham w ogóle oburzył się o to. Ja byłam w szoku, ja myślałam, że Buckingham o tym wie. I miałam takie, czekaj, co ty nie wiesz. I właśnie, i potem jest schadzka znowu Buckinghama z Ryszardem, gdzie... Aha, nie, czekajcie. Bo tu patrzę, rzeczywiście jest schadzkę, bo wrócili do zamku, tak. Ale potem mamy sytuację, gdzie Edward, syn, ma... Nazwijmy go Edziu. Dobrze, to będzie Edziu, mały Edziu. Mały Edziu. Mały Edziu ma... widzi się z ojcem, czyli z Ryszardem. I... Edziu ma rozkminę taką, że zaczyna słyszał te plotki, tak, no, że nie jest jego, że w ogóle nie pasuje do ten, no, do że Ryszarda. W ogóle nie jest do niego podobny, tak. Nie? No i to było tak rozczulające dla mnie, tak. Kiedy Ryszard, taki zimny, on był... Zimny drań. Tak, bo Ryszard ma takie dwie twarze. No. I twarz taką zimną, dostojną, tak. Król, czyli królem jest. Tą swoją męską wersję, nie? Tak. I tą drugą twarz, gdzie jest z Buckinghamem i który jest taki... tak rozanielony no i właśnie, w ogóle. Taki był w Henryku i to mi się tak podobało, że ten przyniósł taki uroczyń tak. I tylko to tu. I ten zimny ten Ryszard, który rozmawia z właśnie małym Edziem i w sumie mówi mu wprost, że on jest jego synem, żeby się nie przejmował tym, że, tak, że nie cokolwiek tak. się stanie, to on będzie tak. stał za nim tak. I tutaj, że na początku mały Edward miał być tylko takim jakby bezpieczeństwem, że takim jak miała być Anna, no tutaj nawet masz, że będzie mnie wspierać, jak jego matka. Więc jednak nie tylko chodzi o to właśnie takie wsparcie, tylko Rysiek naprawdę, wiesz, tego chłopca kocha, no nie? I co by było takie... Tak, że no ojcze, jesteś moim światem, więc wydaje mi się, że to... I to tak do niego serce, tak hej, jesteś moim światłem. Tak.
I on mówił, o kurde! I mnie chyba to rozwaliło, że wiesz, mamy Edziu do Rysia takie teksty, nie? I Rysiek, właśnie podoba mi się w Rysku to, że jak mam być królem, to jestem królem, no nie? Tak, no. I że on, jak przyszedł Buckingham do niego, tak, z tymi plotkami teraz. Właśnie, no. Że niby rzeczywiście, czy to jest prawda i w ogóle, i Rysiek mówi do niego, tak, to jest prawda. No, ale tylko, że nie jest moim synem. No, tylko, że chodzi o to, że Buckingham się wkurzył o to, że... Nie, to też, ale chodzi o to, że tą samą... to samo, ten sam zarzut dotyczył dzieci brata Ryszarda. Że one też niby były nie z prawego łoża. Ale to jest okej, znaczy no, pewnie tam działają inne zasady w tych czasach, nie? Ale no, tam jest inna sytuacja, bo Edward brat, on miał żonę swoją, ale w sumie poślubił inną. No tak. No. No ale tutaj, znaczy no jest trochę różnica tym, że po prostu Anna poślubił mogła nie mieć... swoją żonę tak naprawdę. No. Że Anna, wiesz, no nie, wcześniej już miała, była w ciąży jak ten... Z Rudym. Jak wychodziła za Ryszarda, nie? No tak, no. No, no i Buckingham oczywiście ale ten... to Anki wina, że Rudego zabili? No wiesz, no nie? No, trudno, zabili to zabili. No i oczywiście Buckingham ma bardzo taką... Tak. To on stwierdził, że skoro nie ma dziedzica takiego prawowitego... No to ja ci muszę zrobić. Nie, nie, właśnie nie. On mówi, jak ty to czytałaś? On mówi do Ryszarda, no to musisz zrobić z Anną. A, no tak. A Ryszard takie, co? Ale Anka nie wie. No, i się, bo była też dyskusja na Discordzie, jak to jest możliwe, że żona nie wie, że jej mąż tak naprawdę to nie jest ani chłop, ani baba. Oto okazuje się, że oni owszem śpią w jednej sypialni, ale osobno. Ale osobno. I to było właśnie wyjaśnione, nie? Tak. No i no, ona o mnie nie wie. I Buckingham zaczyna mieć pretensje o to, że mógł zataić takie rzeczy. Tak, jak mogłeś. Ja w ogóle myślałam, że Buckingham o tym wie. Ja też. Ja mam takie, wie, że... Aha, no to... Aha, okej. Okay. I jak się wkurzył Buckingham, że właśnie ma tajemnicę przed nim i w ogóle, to stwierdził, że on się, muszą się pozbyć małego Edwarda. I Ryszard w moich oczach znowu zyskał, bo on powiedział, że ochroni to dziecko, tak? To było takie piękne moim zdaniem. Ryszard, ja to już zawsze w ciebie wierzyłam. Tak, że ochroni to dziecko, ten chłopiec jest moim synem i koniec. I po prostu... uwielbiał to, nie? To nie, dopóki Kam się fochnął. I tak. Potem mamy akcję tak, Henryka. Z Henrykiem. Gdzie będą w akcji takiej, że Henryka będzie lizać. Tak, i on mówi, no co ty robisz? On mówił, pokażmy i chcemy to zlizać. No tak było, no. A to jeszcze jest to, że... Co? Muszę przeczytać, żeby już zapomnieć. Że ogólnie jest tak, że Henryk, przez to, że nie pamięta kim był, ma takie wyznanie, że on jego królem jest Ryszard. No. I że to w ogóle dla niego to by zrobił nie wiadomo co. A przecież Buckingham potem mu mówi, idź go zabij. Aha, no. Jak to w ogóle ma, wiesz, no działać, nie? Nie wiemy, jaka jest jego reakcja, by się tą zakończył. Ale wiesz, co teraz się skapnęło? No. Że Henryk, ten Henryk, on jest dziadkiem. No jest. No i teraz się skapał, że Jezu, on ma wnuka już. No, bo to był jego syn, nie? No, Rudy był jego synem. No ale potem... On musi być... Chociaż nie wiadomo, o ile jest starszy od Ryszarda. Właśnie tu potrzebuje wieku postaci.
potem Ryszard ma rozkminę, że on musi się pogodzić z Buckinghamem, bo bez niego to w ogóle cały świat straci barwy i takie tam i takie, bo oni mają jechać na tą korynację. Aha, no. No i wsiada Ryszard na konia i potem jednak stwierdza, że... Nie, bo on mówi, że ło, jakoś się tak, źle się czuje. I no. Tam ci pojechali bez Ryszarda, on zostaje wtedy. Tak, i mówi do Catesby'ego, chodź, idziemy do Buckingham'a, bo ale... Buckingham wrócił do czekaj, domu swojego. Czekaj, czekaj, bo jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi, czy to jest... O co chodzi? Czy to jest... Jaki Buckingham? Właśnie. Co, co go ten? Sukienkę? Nie, to nie to. Bo tam jeszcze jest sytuacja taka, że Ryszard źle się czuje, no, no. Nie? Ogólnie, wcześniej chyba. Jakiś tam ma oparcie fontannę. O fontannę. I potem mówią, żeby wezwać lekarza. Tak, no. No i ta no i przybywa, Janka mówi... Przybywa ta... Wiedźma. No bo no i inny nikt nie może tego zobaczyć, nie? No. No i Janka mówi... Nazwijmy ją Janka. Janka. Mówi... To jest ta baba, która obiecała Buckinghamowi, że jeśli tak, zrobi że... wszystko, co tak mu każe, no to jest za nie skończysz. I ona też była kolejną tam kochanką tego najstarszego brata, Ryszarda. Nie wiem, jak miał. No też się... Edward. Aha, no dobra. Za dużo tych Edwardów, tak? No, no i Janka nie miała po prostu na imię, no to dobra, to nie będzie Edward. Znaczy nie, no i Janka przychodzi do komnaty Ryszarda, no i zaczyna tam badać jakieś ten... Tak, smyrka go, ma co. I w końcu mówi, że jest w ciąży. A ja mam takie, co? Dokładnie, on miał taką samą reakcję jak ja, nie? No. Bo ja jeszcze rozumiem to, że obiecała Buckinghamowi to. No, ale no mogła se mówić, nie? No, ale... Ale że... Kiedy to się stało? No, ale... Kiedy był ten rytuał? Wiesz, że... Bo on miał coś tam zrobić. A, no właśnie. A my chyba, tego... Że on, chyba, że Janka coś mu dała Ryszardowi. No i Ryszard ma takie... Ups. Jak do tego doszło, nie wiem. No. A przed chwilą mówił, że no, Edward nie jest moim synem, no bo ja chyba nie mogę być w ciąży, no nie wiem, czy mogę być, a później mówi Janka, no jesteś w ciąży, aha, okej, okay. Czyli jednak. No i Ryszard, no i właśnie miał jechać na tą koronację, no. Buckingham w międzyczasie ma focha na Ryszarda i stwierdza, a dobra, to jadę do domu. Tak, jadę do domu, róbcie sobie tą koronację beze mnie, tak, mam was wszystkich w dupie. I odjeżdża. A Ryszard ma takie, o ja pierdziele, co ja teraz robię, no nie. No i zaczyna mu się robić słabo na tym koniu. Znaczy niby. I mówi tak, jedźcie beze mnie. Ja znowu godowanie was, nie? Nieważne, że jestem królem i będą mnie koronować, jedźcie beze mnie. Dalej. I on stwierdza, jadę za Buckinghamem. No, z Catesby tak. Pojechał. To najlepszy fragment tego. No i jak powiedział, tak zrobił. Siedzą sobie przy stole. Mówi, no siema, przyjechałem do ciebie, dawaj wtedy, żart się. Jestem w ciąży, nie? Nie, najpierw żona się pyta. A ja nie wiedziałam, że Buckingham ma żonę. No też. Znaczy, no, w sumie jak zawsze stałam, że a no, no w sumie no, może mieć żonę, nie? No kimś tam ważnym jest, więc żonę musi mieć. No i rozmawiają o tej kwestii z tym związanej z małym Edwardem. I Ryszard mówi, znaczy, że musi jechać ten, na tą koronację. No ale niestety ściąga wszystko ze stołu. Bo się przewraca, tak. Łoj, łoj. No i Buckingham taki, że o, co się stało? Co ci się dzieje, Ryszard, to było... Makówkę. Makówkę. Biorę go, no, do wyrka i się dzieją rzeczy nie z tej ziemi. Smokają się, tam się... Dobra, dalej, nieważne. No, co będzie, co? Cicho. No, się przytulają. No. Aha, i mówi mu wtedy, słuchaj, Buckingham, wiesz co? Jestem w ciąży. Wyobrażasz sobie? Ty, serio? O lol. No, 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 no. I nagle Buckingham ma takie...
o kurde, nasze dziecko. No, o kurde, się podjarał, nie? No, ja będę mieć synka albo córkę. No, no właśnie, nie? No i on ma takie, że o, będzie mieć dziecko, super i w ogóle, no, no nie? A Ryszard mówi, ale no, nie możemy mieć dzieci. No, to by był koszmar. No, ja nie chcę, nie? Trzeba jakieś coś zrobić. Weź mi to dziecko stąd. No i właśnie on mówi o leku, który no, by można było mu podać, żeby utracił tam ciąż. W ogóle jak to brzmi. No i zaczyna się horror. Tak. Bo... I nie chcesz naszego dziecka, to jak tak, może. Nie, to nie, to nie. Ma takie... On jest załamany. On ma takie... Buckingham w tym momencie, kiedy się dowiaduje, że Ryszard nie chce tego dziecka, ma takie zderzenie z ścianą. No bo on to planował, nie? I nagle zaczyna mu odbijać. To jest taka sytuacja, gdzie... Łamie się tryb Yandere. Tak, to jest dokładnie to, że jeśli ty chcesz się pozbyć dziecka i nie chcesz jakby być w trójkę w tym wszystkim, to ja zrobię po swojemu, włożę ci kieckę. Tak, zapuścisz włosy. I będziesz urodzisz to. Tak, i do tego czasu... Kajdankę cię to, nie? Żebyś no, przypadkiem mi się nie ten, nie wyrwał. No i rzeczywiście tak robi. No. Kiedy tylko, go ubiera, że... czeka, już mu włosy urosną. Tylko, że... I będzie dobrze, że był, dobrze, że był na miejscu Catesby, no, który po prostu... Wjechał do tam, on tam jest, że on czekał na Ryszarda, a Ryszard po prostu jakby... jest słowną osobą, więc wiedział, że coś jest nie tak. Możemy wam pokazać teraz tam jest. Już nie, więc... Któryś raz, bo Ryszard często jest w kieckach. Więc, o, widziałeś kajdany. I... Tak. No i właśnie... Boże... Buckingham ma tryb Yandere, ale z taką rozhisterowaną 15-latką, której chcą zabrać zabawkę o dziecku, że musi się urodzić. Tak, no. On go karmi. Tak. I tak jak mówię, no w końcu przybywa ten, Catesby. Ale właśnie mi się tutaj podobał, znowu Rysiek ma dobre sceny, przez to, że bo... nagle, wiesz, no, Buckingham, tak jak mówię, już mówiłyśmy wcześniej, odwaliło mu totalnie, no nie, że z takiego, z takiej postaci, gdzie jest opanowany tak, i dąży do celu, tak, ambitny. Że jest, no właśnie, taki ambitny i w ogóle, może fakt ten, że miał dziecko i teraz Ryszard mówi, że nie, to nie? Też może być trochę inny, ale wydaje mi się, że zachowanie Buckinghama jest... Nie, no chodzi mi o to, że... Nie Buckinghamowe. Tak, że to nie jest ta postać, którą znaliśmy wcześniej, nie? Bo przecież największym jakby założeniem Buckinghama było to, żeby doprowadzić Ryszarda na tron. Tak. I nagle on stwierdza, że skoro Ryszard jest w ciąży, to on go zamknie w wieży i będzie... I stanie się mamusią, my uciekniemy do lasu i będziemy sobie mieszkać. Całe plany, które no, wcześniej były i dążyli, ile przecież ludzi uzabito przez to. No. Oni zabili pół tam królestwa, nie? No i kiedy Ryszard w końcu mówi, że jednak chce tej korony, to on ma do niego pretensje, że... On to chce. Właśnie, nie? Będziesz moją mamusią. Tak, i koniec. I ty musisz zostać w tej wieży. Mhm. No, i postawa, wiesz, Ryszarda, gdzie się stawia Buckinghamowi. Boże, ale ja chcę być królem. Tak, i że mnie mają, zabronisz. Że masz uwolnić mnie i w ogóle. Jest taka właśnie... I teraz się skapnęło, że on do niego powiedział Buckingham, bo on mówił cały czas, Henryku. Tak, cały czas mówił do niego Henryku od tego momentu, tak, gdzie uciekli razem w tą noc tam, no, tej balu tego. Mów mi Henryku. Tak, a on tutaj, że... Woli mnie Buckingham. Dopiero teraz się skapnęłam, jak teraz ten. I właśnie on uwolił Ryszarda. Ryszard jedzie na koronację. I najgorsze, tak, znaczy
Ja tutaj nie rozumiem. Co w szafie siedział? Król Henryk, bo są już, trzeba rozdzielić. Był Kingham Henryk. I Henryk król, ale nie pamiętam, że był królem i teraz jest zabijaką. I Henryk zabijaka. Wychodzi z szafy. Nie, on wygląda jak taki, jak jest w pociągach, to miejsce na walizki, nie? To może na błysku siedział. Dobra, i no, Henryk, wychodzi z szafy. Henryk się pyta Buckinghama, co on chce za to, tak, żeby nauczył go kochać. Tak, on mówi, dobra, no to zabij dla mnie pewną osobę. I Ryszarda. On chce właśnie ja nie rozumiem, czemu Buckingham stwierdził, że właśnie to bianderę typowo, no nie? Nie chcesz mi urodzić dziecka? Dobra, to cię zabije. Tak, i nie będziesz ze mną, to nie będziesz z nikim. No. Ale Ryszard w sumie chce być z... On chce być z Buckinghamem. Ale na zasadzie takim, że on jest królem, on jest twórcą królów, tak? Ale bez dziecka. W ogóle, kto wymyślił taką... ten... No... Bo... Nie, znaczy ja jeszcze, wrażenie, może że... jeszcze może... Ale jak on urodzi? Znaczy właśnie nawet to mi nie pasuje, powiem ci szczerze. No bo jak? No... Nawet jeśli co... Na przykład moim zdaniem lepiej by było tak, że ona mu powiedziała, że owszem, może i by się dało radę, trzeba zrobić rytuał taki, ale jednak by to do tego nie doszło, bo nie wiem. Bo to nie jest możliwe, nie? To jest takie... Jak... tak jak mówiliśmy wcześniej, lubię tą serię i w ogóle, ale... Motyw dziecka, który niby ma się urodzić, nie wiem, on nosem będzie ten miał go rodzić czy uszami? Nie wiem. No nie umiem sobie wyobrazić, jak historia może być potem wprowadzona, nie? Chyba rzeczywiście... Nie. Albo jak w Simsach, nie? Z kryształka mu wyleci nad głową. Ale w ogóle... Wiesz, no mi się dalej gryzie ten Buckingham, którego tam znaliśmy i Buckingham, który... Teraz jest. Ale wcześniej, że w ogóle on pomyślał o tym, że on chce mieć dziecko z Ryszardem. No sam pomysł jest absurdalny, jeśli chodzi o jego postać. No tak. Bo to on chce co dziecko, bo kocha Ryszarda, czy żeby przedłużyć ten ród, tak jakby? Ale teraz zobacz, bo jeśli... bo wcześniej... właśnie, kogo on kocha tak naprawdę? Buckingham w tym momencie. Teraz? No bo... Siebie. No tak, ale chodzi mi o to, że ja miałam wrażenie, że relacja ich była raczej męsko-męska, tak? No wiesz, no, chodzi ci o to, ale nie podejrzewała, wiesz, że Buckingham mówi, jakby bardziej zależy, teraz się wychodzi na to, że bardziej zależy na tej damskiej wersji Ryszarda, tak? No bo kazał mu zapuścić włosy, włożył mu sukienkę, to tak jakby... No, Buckingham nie zostanie mamusią. No wiem, ale Ryszard, wiesz, on się czuje facetem. Więc ja mam wrażenie, że to jest takie, wiesz, on chciał mu narzucić rolę, tak? Której on wcale nie chciał. Nie jest to gadanie, nie? Bo on chciał być królem, a nie mamusią mieszkająca w lesie. No. Więc to jest słabe. No i przykre jest to, co zrobił. To właśnie... Co jest zrobione z Buckinghamem? To tak jak w Kuroszu było zrobione z Sebastianem. Sebastiana po prostu wyrolowali. Ale właśnie jak? Powiedz mi, jak oni mogli go wyrolować? Skoro Alois go wyrolował. Skoro niby Sebastian zawsze mówi, że jest piekielnie dobrym tym lokajem. Ale tu przyszedł, wiesz, jakiś walnięty typowo. Bo o Aloisie nie da się inaczej powiedzieć. Kocham go. No ja też, ale wiesz, no praktycznie dziecko, tak? No, Ciel, to jest, no on jest chyba w wieku Ciela, nie? Albo starszy może. Albo no, może był starszy. No ale Ciel jest mądry, ale no całym tym wszystkim Sebastian się o tym opiekuje, tak?
I w sumie teraz tak pomyślałam, że relacja z Jela i Sebastiana jest podobna. Ryszarda z Buckinghamem. No tak, no. Ten jest... W sumie tu jest króla, tu jest hrabia, a tu mamy... No, on jest twórcą królem, no, on jest takim właśnie przybocznym jego, nie? No ja wiem, po prostu boję się, gdzie ta seria idzie, nie? No. Bo... Ale pamiętasz, mówiłam, że jeśli dojdzie to do tego, że Buckingham stanie przeciwko Ryszardowi, to będzie się działo, no nie? Także no, on już chce go śmiercić. Bez w ogóle żadnego takiego... No jedynie tyle, że no, nie chce tego nie skali, mu się nie dziwię. Ale coś miałam mówić, ale zapomniałam. No w ogóle nie... Motyw dziecka... Pokrzyżował w ogóle wszystko tutaj. Ale nadal kocham Ryszarda. Znaczy, serię. Tak, ja też. Tylko, że no Ryszarda prosto... też kocham. No, chyba, że Ryszard stanie się takim, wiesz, naprawdę takim królem. A królem. Że nie będzie już tej drugiej strony, tej takiej, wiesz, rozanielonej w ogóle. Mhm. No i czy Henryk powróci do... No tam... właśnie, no przecież... Do swoich takich. Znaczy myślę, że powróci w ogóle. Z kim skończy Ryszard? No chyba z Buckinghamem już nie. Może mu się odwiedzić. Nie, bez przesady. Chociaż on ma takie, że na pewno przyjedzie na koronację. Ryszard zwierzył w niego, nie? Ten... Pomimo tego, co zrobił, nie? Więc, jeśli miałabym to podsumować, podobało mi się, ale ten tom tyle dawał mi emocji. Tak. Takich wzruszenie, zdenerwowanie, śmiech tak. Na pewno. I wow. I mówię, kurde, to dobrze chyba się nie skończy, nie? Więc, jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, dzwoneczek i dajcie nam znać w sumie, czy byście byli zainteresowani takim omówieniem tomów, tak. Bo o Ryszardzie trzeba się rozgadać. Bo ja niekiedy jak właśnie Ryszarda kończę, to mam ochotę po prostu mówić i mówić. Tak. I, tak jak tutaj, to trzeba właśnie po kolei, nie? Że no tutaj mamy się bawią. Tutaj jest scena z Edwarda, a później mówi, dobra, zabijecie. Więc dajcie nam znać, czy się podobało. Love to hate. Więc jeśli tak, to mamy, to będzie super, bo będziemy mogły się dzielić z wami emocjami, które związane są z Ryszardem. I co? Nie, może z innymi mangami. No, ale najpierw może zobaczymy, jak z Ryszardem by to wyszło. To co, my się teraz żegnamy i widzimy się w kolejnym. Pa, pa.